Witam serdecznie, z tej strony Grzegorz Miecznikowski, prosto z Polski, Służba Ogiem Miłości. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym się z wami podzielić różnymi świadectwami tego, co Bóg czyni w mojej posłudze, różnego rodzaju inspirujące świadectwa, aby was zachęciły do globalnej ewangelizacji. Ale zanim chciałbym wam przeczytać fragment Pisma Świętego z Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział od trzeciego wersu. Po swojej męce wiele razy okazywał im, że żyje. Przez 40 dni zjawiał się im bowiem i mówił o Królestwie Bożym. Gdy zasiedli do wspólnego posiłku, nakazał im: nie opuszczajcie Jerozolimy, ale oczekujcie spełnienia się obietnicy Ojca, o której wam mówiłem. Jan chrzcił wodą, wy zaś wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. A zebrani pytali go: Panie, czy teraz na nowo przywrócić Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie możecie znać czasu ani chwili, które zastrzegł sobie Ojciec. Otrzymacie jednak moc Ducha Świętego, który stąpi na was i staniecie się moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Kochani, słowo moc w języku greckim to słowo dynamis. Pochodzi ono od greckiego słowa dynamis, od którego pochodzi wybuchowe słowo dynamit, ale oznacza także ono potężne wzmocnienie siły i nadprzyrodzone siły. I za każdym razem, kiedy czytamy słowo w Piśmie Świętym, gdzie pada słowo moc, na przykład wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, moc słabości się doskonali, mamy tutaj na myśli właśnie to słowo dynamis, czyli potężna, uzdalniająca łaska. A więc Duch Święty daje nam obietnicę, że będzie nas uzdalniał i to będzie potężne, niezwykłe, cudowne, wspaniałe uniesienie Bożej łaski, wniesienie Bożej łaski do naszego życia. I chciałbym się wami właśnie podzielić kilkoma takimi różnymi świadectwami, co uczyniła ta uzdalniająca Boża łaska w moim życiu i co nadal czyni i co też może czynić w waszym życiu, jeżeli tylko uwierzycie, że Duch Święty jest Bogiem wszechpotężnym, wszechmocnym, On nie jest trochę mocny i że wszystko możemy uczynić, dosłownie wszystko możemy uczynić w tym, który nas wzmacnia. Więc może na początku taka gruba petarda historia. Wiecie, jakieś 3 lata temu miałem sen. Śniło mi się, że spotkałem 3 skinheadów. Skinheadzi to była taka grupa, subkultura, gości na łyso ogolonych, w flayersach, w glanach. I śniło mi się w tym śnie, że położyłem rękę na lidera tej grupy i on padł na kolana i zaczął płakać i powiedział mi: kim ty jesteś i coś ty mi zrobił, bo mnie doprowadzić do łez nie jest tak łatwo. I tak samo obok niego, jego 2 kompani też padli na kolana i zaczęli się modlić. I wiecie, i to był sen, ale w księdze Joela Bóg mówi, że będzie mówił do nas przez sny, że da nam sny i będziemy mieli sny i wizje. I ja nie wiedziałem, że ten sen oznacza to, że kiedyś spotkam na swojej drodze skinheada, za którego będę się modlił, ale rok później, albo może kilka miesięcy później po tym śnie, siedziałem pod Pałacem Kultury w Warszawie i mówiłem moje świadectwa do kamery na audycji, którą mój znajomy nagrywał, znajomy ewangelizator, u którego na wizji dzieliłem się licznymi świadectwami działania Bożej łaski w moim życiu. I kiedy się przygotowywaliśmy do tego programu, nagle podszedł do mnie jakiś gościu, wyglądający, zbudowany jak szafa, łysy, i mówi: siema, jestem aktualnie bezdomnym skinem. Ściąga koszulkę i na jego plecach był napis White Pride, co znaczy biała duma. No i tam się z nim przywitałem, porozmawialiśmy o muzyce. Najwięcej kojarzyłem muzykę, którą słucha. I powiedziałem mu, że teraz będę opowiadał moje liczne świadectwa do kamery, więc jeżeli chce ze mną porozmawiać, to niech usiądzie obok i posłucha. No i o dziwo się zgodził. Słuchajcie, 40 minut rozmawiałem do kamery i kiedy położyłem rękę na jego ramieniu, zacząłem się modlić po tych 40 minutach, on nagle zaczął płakać. Kiedy zaczął płakać, powiedział do mnie: kim ty jesteś i coś ty mi zrobił, bo mnie doprowadzić do łez nie jest tak łatwo.
a chodzi o to, że jeżeli chodzimy w Bożej obecności i jeżeli gościmy Ducha Świętego, to czasami położymy na kogoś rękę i jak będzie serce otwarte, to Duch Święty na niego stąpi i dotnie tą osobę. I tego dnia też spełniłem marzenie mojego życia, ściągnąłem moją ulubioną bluzę, przyodziałem tego bezdomnego z kina, opowiedziałem mu o Jezusie, daliśmy mu parę złotówek, Pismo Święte i on powiedział, chyba muszę zmienić swoje życie. Dosłownie, zaczął płakać. Wiecie, to był koleś zbudowany, umięśniony, silny, pełen mocy, a zaczął płakać i wiedział, że Boża moc może go dotknąć. Pamiętajcie, za każdym razem, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, gdy wychodzimy z Kościoła, jesteśmy chodzącymi tabernakulum i niesiemy Bożą obecność w każde, nawet najmroczniejsze miejsce. Wiecie, kilka lat temu w naszej wspólnocie moja znajoma powiedziała mi, że jej tata miał właśnie zawał i leży w szpitalu na intensywnej, na OIOM-ie, na intensywnej terapii. I tak to się mówi? Na intensywnej terapii? Dokładnie tak. Przepraszam was. I zapytała się mnie, czy ja będę, czy ja mogę jeździć i się modlić o jego uzdrowienie, bo już wiedziała, że się modlę o uzdrowienia. Ja powiedziałem, jasne. Pojechałem do szpitala i codziennie, każdego dnia, kładłem rękę na jego sercu, dookoła chodziły pielęgniarki i dyskretnie się modliłem w imieniu Jezusa, rozkazuję ci serce, bądź zdrowe. Tak jak mówi Słowo Boże, że o cokolwiek poprosicie w imieniu moim, dam wam. Te jego córka i koleżanka modliły się obok mnie, a ja sobie wyobrażałem, że kiedy się modliłem, że on w pewnym momencie się obudzi albo wyjmie rurkę, którą miał tutaj w szyi, ponieważ wiara, jak mówi list Hebrajczyków, jest poręką tych dóbr, przekonaniem, pewnością, że chociaż nie widzimy, to już dziękujemy z góry tak, jakbyśmy to otrzymali. Więc po prostu modliłem się i dziękowałem, że już będzie to uzdrowienie. Kochani, i co się wydarzyło? Byłem pierwszy raz, modliłem się nic, drugi raz nic, trzeci raz nic, czwarty, piąty. Za szóstym razem jak byłem, kiedy się modliłem, nagle zamilkłem i czułem jakby po prostu Boża moc z mojej ręki szła do jego serca. I tej nocy miałem sen, że ten Pan stoi u nas na naszym uwielbieniu, ma wzniesione ręce i uwielbia Jezusa. Kilka tygodni później jest u nas spotkanie uwielbieniowe i nagle słyszę, jak ktoś mnie woła, Grzesiu, Grzesiu! Ja się odwracam, a tu dokładnie ten Pan, jak w tym śnie, miał wzniesione ręce i uwielbiał Jezusa. Bóg mówi do nas przez sny i naprawdę po prostu, jak jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, On może czynić niezwykłe cuda w nas i przez nas, aby zanieść Ewangelię na krańce świata dzięki uzdalniającej mocy dynamis, dzięki Jego łasce, dzięki spotkaniu z Duchem Świętym i naszej relacji z Duchem Świętym. I wiecie, to jest tak bardzo ważne i istotne, abyśmy spędzali czas w domu w sekretnym miejscu. W sekretnym miejscu naszej modlitwy. Tak mogę użyć metaforycznie, taką przenośnie naszej elektrowni mocy. Jeżeli chcesz głosić Ewangelię, jeżeli chcesz widzieć znaki i cuda, musisz spędzać czas w sekretnym miejscu, w elektrowni mocy, gdzie będziesz napełniał się Jego Duchem. I ja na przykład robiłem tak, że odpalałem YouTube'a, uwielbiałem Jezusa i modliłem się darem języków. I kiedy modlimy się językami, przychodzi Jego moc, namaszczenie, zbudowanie, podniesienie, odwagę. Dlatego już dziś zacznij prosić o ten dar, jeżeli go nie masz, a jeżeli go masz, to zacznij go rozwijać minimum pół godziny dziennie modlitwy językami. I wiecie, kiedy spędzamy czas w naszej elektrowni mocy w sekretnym miejscu, uwielbiamy Jezusa, Duch Święty zaczyna nas namaszczać i nagle zaczynamy kochać tak jak On, czuć tak jak On, współczuć tak jak On, być hojnym tak jak On. Jaki ojciec, taki syn. I później, pamiętacie może, podam taki przykład, jak na przykład jechaliśmy, byliśmy mali, jechaliśmy do cioci i na przykład nasza ciocia mówiła, o, czysty tatuś, wygląda jak tatuś. I właśnie w momencie, kiedy spędzamy czas z Duchem Świętym, ktoś na nas spojrzy i powie, o, czysty tatuś, on jest jak Bóg. On też się tak kocha, on jest hojny, ona jest pełna miłości. Dlatego musimy mieć czas w naszym sekretnym miejscu, kiedy uwielbiamy Jezusa i modlimy się językami. Skutkiem ubocznym będzie ewangelizacja w ogniu i mocy Ducha Świętego.
Wiecie, kiedy kilka lat temu uwielbiałem Jezusa, modliłem się językami każdego dnia, czułem Jego ogień na moich rękach, włosy na rękach stawały mi dęba, przechodziła Jego moc jak prąd elektryczny i po prostu Duch Święty mnie wzmacniał i wzmacniał. I w pewnym momencie, kiedy wyszedłem głosić na ulicę i raz pod jednym z marketów modliłem się za bezdomnych i jeden mówi, zaczął się trząść. Ja mówię, co się dzieje? On mówi, nogi mi się załamują. Ja mówię, spokojnie, to tylko Duch Święty. Stanęli pod ścianą, zacząłem się modlić. Jeden, drugi miał spoczynek w Duchu Świętym. Zalali się łzami i zaczęli płakać, a Boża obecność zaczęła ich przenikać. I to właśnie jest, świat nas pozna po tym, że chodzimy w mocy i w ogniu Ducha Świętego. Może... W ogniu Ducha Świętego. I wiecie, i prawda jest taka, że jeżeli chodzimy w ogniu, chodzimy w mocy, mamy naszą relację społeczną z Duchem Świętym, z naszym przyjacielem, On będzie nas napełniał swoją obecnością, On będzie nas wzmacniał, On będzie nas prowadził. Przypomina mi się teraz taka historia pewnej kobiety, która była misjonarką i która bardzo mocno przyjaźniła się z Duchem Świętym. Pewnego dnia przechodziła, gdzieś tam po prostu szukała ludzi, chciała głosić, i przechodziła obok gościa, i usłyszała głos. Usłyszała głos. Była akurat wtedy na lotnisku. I usłyszała głos, który powiedział, słuchaj, weź uczesz włosy temu panu. Ona mówiła, jak to? To mam, ja chcę głosić, a nie czesać włosy. O co ci chodzi, Duchu Święty? A Duch Święty jej powiedział, proszę cię, uczesz temu panu włosy. Więc ona podchodzi do tego pana i mówi, przepraszam, czy ja mogłabym, czy potrzebuje pan, aby panu uczesać włosy? A on siedział na wózku, bo wcześniej nie powiedziałem tego. On mówi, tak, bo właśnie czekam na moją żonę i się zastanawiam, jak wyglądam i chciałbym ładnie wyglądać. I później tą historię opowiedzieli w samolocie, wszyscy płakali. Czasami Duch Święty będzie nas popychał do drobnych gestów, rozumiecie? Usłyszała o tym, że ma uczesać komuś, jednemu panu włosów, który siedział na wózku i był niepełnosprawny. I to jest właśnie ta wrażliwość, czułość Ducha Świętego, który nam czasem podpowie jakąś myśl i nam będzie się wydawało, że to jakieś dziwactwo. A to jest właśnie ten skrawek miłości, który później przemienił ludzi w samolocie, jak zaczęli opowiadać tą całą historię. I wiecie, kochani, widzę ogrom różnych dziwnych przypadków, a wiemy, że w Duchu Świętym nie ma żadnych przypadków. Kiedyś pamiętam, chyba 3 lata temu tu w Warszawie zadzwoniłem do kolegi i powiedziałem, siemano, znasz może tutaj taniego i dobrego fryzjera? On powiedział, dobrego i taniego nie znam, ale znam dobrego i drogiego, to ci stawiam. Pomyślałem sobie, kto zabroni biednemu na bogato żyć? Więc pojechałem, wchodzę do tego fryzjera, patrzę u góry, jakiś taki metalowy diabełek wisi. Mówię, gdzie ja jestem? Patrzę na prawo, same plakaty różnych zespołów metalowych. Myślę sobie, kurczę, znam te zespoły. Przecież słuchałem tych kapel. Patrzę po lewej na sofę, a tam topa, a na niej Playboy. Mówię, nie patrz, nie wolno. Usiadłem na krzesło, ten fryzjer zaczął mnie strzyc. I okazało się, że trafiłem do fryzjera, którego właścicielem tego całego salonu jest naczelny polski satanista Adam Nergal z Behemoth. Jego pracownik oczywiście nie miał nic wspólnego z satanizmem, ale ja za każdym razem, kiedy tam byłem, opowiadałem o tym, że przechodzę chemioterapię i opowiadałem o tym, że jestem ewangelizatorem, że kocham Jezusa i czekałem, kiedy mógłby w końcu wpaść Adam, aby mógł mu powiedzieć o tym, jak bardzo Bóg go kocha. To jest niesamowite, że Duch Święty, po prostu kiedy mamy autorytet Ducha Świętego, kiedy wiemy, kim jesteśmy w Chrystusie i co w Nim mamy, to po prostu my wchodzimy w ciemność i niesiemy światło. My się nie boimy ciemności. To ciemność boi się nas. Piekło drży, gdy nadchodzą lwy. I to jest ta królewska tożsamość. Jeżeli jesteśmy pewni w Chrystusie, zaprzyjaźnieni z Duchem Świętym, dokądkolwiek pójdziemy, będziemy promienieć Jego chwałą i Bożą miłością. Wiecie, jest taka ewangelistka, taka historia z Nancy Cohen, ze Stanów Zjednoczonych i ona kiedyś była niedaleko klubu satanistycznego, naprawdę takiego prawdziwego klubu satanistycznego i Duch Święty jej powiedział, proszę cię, wejdź tam na chwilę. A ona powiedziała, no way, nic z tego, ja nigdzie nie pójdę.
Do święty ją poprosił, no proszę cię, tylko na chwilę. I słuchajcie, ona tam weszła, postała i wyszła. Dwa lata później prowadziła pewnego rodzaju, prowadziła chrześcijańską konferencję. W przerwie podchodzi do niej kobieta i pyta się: cześć, pamiętasz mnie? Ona mówi: wybacz, ale nie. Dwa lata temu weszłaś do pewnego klubu. Ja tam siedziałam w rogu, piłam piwo. Kiedy na ciebie spojrzałam, to wszystko we mnie kazało mi ciebie zamordować i wypić twoją krew. Ja byłam kapłanką szatana, ale nagle z ciebie wybiło takie jasne światło i ja po prostu oślepłam. W nocy moi znajomi zanieśli mnie do domu i wtedy przyszedł do mnie Zbawiciel, Pan Jezus, który mnie zbawił, uratował mi życie i powołał do służby. Rozumiecie, ta Nancy Cohen była tak namaszczona Duchem Świętym, że tylko weszła do tego klubu, a jakaś satanistka, kiedy na nią spojrzała, zobaczyła jasne światło, które z niej wybijała. Boża obecność. W Dziejach Apostolskich czytamy o tym, że święty Piotr był tak zacieniony Duchem Świętym, że kiedy przechodził pośród ludzi, to ludzie, sam cień świętego Piotra uzdrawiał tych ludzi. To o co chodzi? To też chodzi o to, że jak mamy społeczność z Duchem Świętym, to możemy być tak zacienieni, że tylko przejdziemy w jakieś miejsce, a ktoś będzie dotknięty jego miłością. Dwa lata temu byłem w pewnej miejscowości, gdzie pojechałem z księdzem modlić się za chorych. I rok później, no i później też wieczorem mieliśmy spotkanie ewangelizacyjne. Rok później pewna kobieta napisała do mnie: Grzegorz, ja kiedy ty jechałeś z księdzem, ja wtedy akurat robiłam porządki obok domu. I nagle spojrzałam, że z księdzem jedzie jakiś młody, uśmiechnięty młodzieniec. I pomyślałam sobie, dlaczego ja nie byłam w kościele kilka lat? A później wy znowu wracaliście i znowu na was spojrzałam i znowu zadałam sobie pytanie, dlaczego nie było mnie w kościele kilka lat. I tego dnia poszłam na spotkanie ewangelizacyjne i spotkałam się z Panem Jezusem. Przeżyłam nawrócenie. Tylko dlatego, że na nas spojrzała, zadała sobie to pytanie. Więc dlatego tak ważne jest to, aby mieć przyjaźń z Duchem Świętym. Chodzić w Duchu Świętym. Chcesz chodzić w mocy? Chcesz chodzić w mocy? Głosić w mocy? Naprawdę być namaszczonym, pełnym ognia i pasji? Zaprzyjaźnij się z Duchem Świętym. Zacznij czytać książki o Duchu Świętym, o charyzmatach, o modlitwie językami. Polecam moją książkę, Miłość chodzi ulicami. Będzie podany link, gdzie ją można nabyć. Ale też jest i tam w tej książce też podaję różnego rodzaju książki, które można zgłębić bardziej temat o chodzeniu w Duchu Świętym. I kochani, widzimy, że gdziekolwiek jedziemy, modlimy się o uzdrowienia, Bóg dotyka ludzkich ciał i dusz. Ludzie się rozpalają, bo doświadczają mocy i ognia Ducha Świętego. Kilka miesięcy temu byłem na rekolekcjach, gdzie głosiłem dla małżonków moje świadectwo i tam opiekunko domu rekolekcyjnego była siostra zakonna. I też podeszła po modlitwę i powiedziała mi: Grzegorz, ja nie wierzę za bardzo w to, co mówiłeś o uzdrowieniach, ale kazano mi tutaj podejść do modlitwy, więc podchodzę, boli mnie bark, boli mnie kręgosłup, więc położyłem rękę, zacząłem się modlić. Ona mówi, że czuje gorąco, ja też czułem w moim ciele wtedy gorąco i nagle zaczęła sprawdzać bark, zaczęła robić skłony i mówi, że Grzegorz, przestało kompletnie mnie boleć. Pan Bóg jest niesamowity. Wiecie, On jest niesamowity, On jest najlepszym lekarzem, On jest pocieszycielem, On podnosi, umacnia, jest twierdzą, mocą, siłą i ucieczką. Mam od groma różnego rodzaju świadectw tego, co Duch Święty robi. Albo wiecie, w zeszłym roku byłem na jednym obozie jednej wspólnoty chrześcijańskiej w Zakopanem. Tam mieszkaliśmy pod Zakopanem i pojechałem jednego dnia na Krupówki. Kiedy spacerowałem, rzuciła mi się w oczy pewna piękna kobieta. Naprawdę była urzekająca. Nie należy do amantów, którzy się rozglądają na prawo i lewo za kobietami, ale ta przykuła moją uwagę i powiedziałem jej: Panie, jaka ona jest piękna, błogosław jej. I poszedłem dalej. Miesiąc później znowu byłem w Zakopanem i na Krupówkach mieliśmy ewangelizację. 100 osób tańczyło, a po tych tańcach ja głosiłem. I tak mieliśmy kilka przystanków, gdzie był taniec i głoszenie mojego świadectwa. I zapraszałem ludzi, aby do nas dołączyli.
I ostatni przystanek to było moje świadectwo pod kościołem, gdzie później zapraszałem ludzi na najlepszą imprezę tego roku w Zakopanem, czyli na mszę świętą. I patrzę, że przygląda mi się pewna piękna młoda dama. Kiedy zaprosiłem ludzi do środka na mszę świętą, ona usiadła obok mnie i zapytała się mnie, czy naprawdę tak spotkałeś Jezusa? Ja mówię, tak, naprawdę. I kochani, zaczęliśmy rozmawiać po mszy świętej. Powiedziałem, że jej dam książkę. Na drugi dzień się umówiliśmy się, przywiozłem jej książkę, poszliśmy na kawę, zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że ma wiele takich trudności wewnętrznych, zmaga się z wieloma lękami. A później sobie zdałem sprawę, że to jest ta sama kobieta, na którą spojrzałem miesiąc wcześniej w tłumie tam na Krupówkach, gdzie miałem poruszenie od Ducha Świętego. Miesiąc później ją spotkałem i się za nią modliłem. Całkiem przypadkowo, a może to po prostu pochodzi od Ducha Świętego. Też z wami już w wcześniejszym świadectwie dzieliłem się tym, jak chorowałem na nowotwór i kiedy poszedłem na biopsję i po tej biopsji, po tym zabiegu, na drugi dzień byłem w bufecie i tam w bufecie spotkałem kobietę, która miała bardzo mocno opuchnięte nogi, miała 15 kg wody w nogach, na którą się pomodliłem. Później się okazało, że jest z tego samego piętra co ja, a później, że mieszka też obok mnie. Każdego dnia ją omadlałem. Po 3 dniach dostałem SMS-a: Grzegorz, lekarze są w szoku, ponieważ powiedzieli mi, że leki, które dostałam po tych lekach, będzie maksymalnie spadało 0,5 kg wody z moich nóg, a wyparowało całkowicie 15 kg w ciągu 3 dni. I to było takie niesamowite. Wszystko jest opisane w mojej książce. I na koniec historia, jak to się stało, że lecę głosić do Stanów Zjednoczonych. Po trzeciej chemioterapii, kiedy czytałem książkę o modlitwie uwielbienia, nagle zacząłem płakać i poczułem Bożą obecność i Duch Święty powiedział mi: Grzegorz, będziesz głosił w różnych narodach. A ja sobie pomyślałem: Panie, jak mi to się stanie? Skończyłem chemioterapię, 3 miesiące później byłem już w Norwegii, 3 tygodnie temu wróciłem z Berlina, w kwietniu lecę do Stanów, do Polonii. Będę głosił w Nowym Jorku, w Chicago, może jeszcze coś na Florydzie. Wiecie, w zeszłym roku, w listopadzie, byłem w Norwegii. Kiedy jechałem z księdza głosić z księdzem, jechaliśmy do drugiej miejscowości, tam ksiądz odprawiał mszę świętą, a ja miałem świadectwo. W trakcie jazdy dostał telefon. Zadzwoniła pewna pani, siostra kobiety, która właśnie popełniła samobójstwo tam w Norwegii. Przyjechała razem z mamą i z bratem. Ona akurat była ze Stanów, mama z Polski. I brat jej był ze Stanów i przyjechali tutaj, aby jakieś formalności załatwić, odebrać ciało i też poczuli, że chcą bardzo mocno rozmowy z księdzem. I ksiądz zaprosił ich na wieczorne spotkanie i to wieczorne spotkanie prowadziłem akurat modlitwę o uzdrowienie i poznałem to całą rodzinę i byliśmy w ich bólu i w cierpieniu. Modliłem się za tą rodzinę przez te 3 dni. Zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Okazało się, że ta jej siostra jest w Radzie Parafialnej w Nowym Jorku. Wymieniliśmy się mailami. W międzyczasie odezwał się do mnie jeden pan, po tym jak wysłuchał mojego świadectwa w Chicago i powiedział, że tutaj może mi pomóc, bo zna różnych księży i gdybym chciał, żeby tutaj przyjechać, aby głosić swoje świadectwo. Później dołączyła kolejna grupa osób, które też zaczęły mnie zapraszać. To jest grupa, która właśnie jest zaprzyjaźniona z kanałem Prowadzi Mnie Jezus i z Fundamentami, którą prowadzi ten kanał. Fundamenty, gdzie można wzrastać, na które zapraszamy na te spotkania. I się okazało, że, że kilka osób z tej grupy też zaczęło słuchać mojego świadectwa i też zapragnęli, abym przyleciał do nich i abym porozpalał ich parafię i wspólnoty. Więc daliśmy numer do tej pani z Nowego Jorku i oni się dogadali i zaczęli organizować. I kochani, w ten sposób lecę do Nowego Jorku, tam będę usługiwał, później lecę do Chicago, a następnie jeszcze na Florydę. Nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że kiedykolwiek polecę za granicę, że będę latał samolotami, że polecę do Stanów Zjednoczonych,
że w ciągu roku zrobię 50 tysięcy kilometrów, zwiedzę Polskę od południa po północ, od wschód po zachód i będę głosił Ewangelię wszędzie, dokądkolwiek prowadzi mnie Duch Święty. W życiu bym się nie spodziewał, że będę współautorem książki. Rozdaliśmy i sprzedaliśmy w niecały rok prawie 10 tysięcy książek. To jest po prostu coś niesamowite na globalną skalę. Nieznany autor, a książki idą, są rozdawane, sprzedawane. Dostaję liczne świadectwa, że ludzie płaczą, że Duch Święty ich dotyka, kiedy czytają tę książkę, że ich wiara się wzmacnia. I to jest niezwykłe, że byłem zerem, byłem hazardzistą, miałem depresję, miałem nerwicę, okradłem moje siostry, moją rodzinę. To już tym się dzieliłem, później Duch Święty to wszystko uzdrowił i posłał mnie, aby głosić Ewangelię. A wszystko to jest tylko i wyłącznie możliwe dzięki relacji z najlepszym przyjacielem i pocieszycielem i wspomożycielem. To jest Duch Święty, Holy Spirit, trzecia osoba Trójcy Świętej. On jest osobą. Dlatego proponuję Ci już od dziś, zacznij uwielbiać Ducha Świętego. Jeżeli chcesz się zaprzyjaźnić z Duchem Świętym, jeżeli pragniesz teraz doświadczyć Jego mocy, jeżeli pragniesz chrztu w Duchu Świętym, aby Duch Święty Ciebie zanurzył w swojej mocy, jeżeli po raz pierwszy chcesz doświadczyć Jego niezwykłej miłości, otwórz swoje teraz dłonie w ten sposób, w takiej pozycji, że chcesz przyjmować. Zamknij oczy i będę teraz się modlił. Powtarzaj za mną te słowa. Duchu Święty, proszę przyjdź. Napełnij mnie swoją miłością. Pragnę Ciebie doświadczyć. Pragnę Twojej miłości. Pragnę Twojej mocy. Przyjdź, Duchu Święty. Uzdrów mnie. Pociesz mnie. Podnieś mnie. Wypełnij mnie swoją ekstrawagancką miłością. Wypełnij mnie swoim ekstrawaganckim pokojem. Daj mi siłę na każdy dzień. Podnieś mnie i umocnij. Duchu Święty, przepraszam, że Ciebie zasmucałem. Duchu Święty, pragnę Ciebie poznać. Przyjdź, Duchu Święty. Pragnę się z Tobą zaprzyjaźnić. Obdarz mnie darem języków. Obdarz mnie darem prorokowania. Obdarz mnie darem mowy i przepowiadania Twojej świętej Ewangelii. Obdarz mnie darem czynienia cudów. Chcę być taki jak Ty. Przyjdź, Duchu Święty. Panie, ja modlę się teraz za każdą osobę. Przyjdź, Duchu Święty, napełniaj swoim ogniem, miłością, czułością, dobrocią i pokojem. W imieniu Jezusa niech każdy lęk, depresja i każda choroba, każdy ból w ciele teraz odejdą i już nigdy nie wracają. Przyjdź, Duchu Święty, swoją mocą, przyjdź z ogniem, przyjdź z pocieszeniem, przyjdź swoją łagodnością i czułością. Daj nam doświadczyć, jak Ty bardzo kochasz, cudowny, wspaniały, niezwykły Duchu Święty. Amen. Kochani, będę kończył. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał na YouTubie, Służba Ogi Miłości. Zapraszam Was na moje social media, Służba Ogi Miłości na Facebooku. Grzegorz Miecznikowski na Facebooku, Grzegorz Miecznikowski na Instagramie, Grzegorz Miecznikowski na TikToku. Zapraszam Was serdecznie na te media. Możecie śledzić wszystko, co robię. I wspólnie, pamiętajcie, wspólnie możemy zmienić ten świat, bo jak mawiał Jim Murphy, świat potrzebuje Jezusa bardziej niż tlenu. Właśnie na ten czas, kiedy z jednej strony COVID, z drugiej strony wojna, właśnie teraz potrzebujemy Jego mocy i ognia. Zaprzyjaźnij się z Duchem Świętym już dziś. Amen.